Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. 1000 rosyjskich mężczyzn ucieka z kraju przed mobilizacją wojskową. Najczęściej udają się w kierunku Finlandii, Gruzji i Turcji. Niemieccy ministrowie ogłosili, że są gotowi przyjąć rosyjskich dezerterów do swojego kraju. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił mobilizację wojskową dla 300 tysięcy rezerwistów we środę o poranku. Powtarzam, mówimy tylko o częściowej mobilizacji. Do wojska zostaną powołane tylko osoby będące obecnie w rezerwie wojskowej. W pierwszej kolejności ci, którzy służyli w siłach zbrojnych, mają określoną specjalizację wojskową i odpowiednie doświadczenie. Ale już teraz pojawiają się informacje, że liczba powołanych do armii jest znacznie większa i wezwanie otrzymują także osoby, które nigdy nie miały styczności z wojskiem. Jedną z takich osób jest informatyk Wiktor. Nigdy nie służyłem w wojsku, nigdy nie byłem poborowym, nie mam żadnych zawodów wojskowych, nigdy nie byłem na szkoleniu oficerów rezerwistów. Dlatego tysiące rosyjskich mężczyzn ucieka w popłochu z kraju. Wszystkie bilety lotnicze z Rosji do Turcji i Armenii zostały wyprzedane na kilka następnych dni. Pierwsi dezerterzy wyjechali z Rosji już kilka godzin po orędziu prezydenta. Na granicy z Finlandią widać sznur samochodów. Natomiast przy granicy z Gruzją i Kazachstanem utworzyły się gigantyczne korki. Rosjanie czekali na przejście nawet 12 godzin. Niemiecka minister spraw wewnętrznych przekazała, że Niemcy są w stanie przyjąć część rosyjskich dezerterów. Każdy, kto odważnie sprzeciwia się reżimowi prezydenta Władimira Putina i tym samym naraża się na największe niebezpieczeństwo, może ubiegać się o azyl w Niemczech z powodu prześladowań politycznych. Podobne stanowisko wyraził także niemiecki minister sprawiedliwości. Podobno wielu Rosjan opuszcza ojczyznę. Każdy, kto nienawidzi ścieżki Putina i kocha liberalną demokrację, jest mile widziany w Niemczech. To ważny sygnał polityczny wysłany w kierunku Moskwy, mówi profesor Tadeusz Marczak z Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Wysłany w kierunku Moskwy, w kierunku rosyjskiej klasy politycznej. Mianowicie Niemcy zdają się w ten sposób sugerować kręgom decyzyjnym w Moskwie, że Putin jest już zgraną kartą, że należy szukać innej alternatywy osobowej wobec obecnego prezydenta. Polska, Łotwa, Estonia i Litwa wstrzymały turystyczny ruch wizowy dla Rosjan. Dezerterzy nie wjadą do naszego kraju, poinformował zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych minister Stanisław Żaryn. Absolutnie nie powinniśmy takich ludzi w sposób masowy przyjmować. To są osoby, które mogą być niebezpieczne dla naszego państwa. Pada jednak pytanie, czy rosyjskich dezerterów, którzy dopiero po ogłoszeniu mobilizacji opuszczają Rosję, można przyjąć do Europy w ramach pomocy humanitarnej. Tak, jak apelują o to niemieccy ministrowie. Ta fala dezercji nie może być rozpatrywana jako bunt wobec władz rosyjskich, czy też bunt wobec tej wojny, którą Rosja prowadzi od jakiegoś czasu przeciwko Ukrainie. Ci ludzie prawdopodobnie chcą uciekać, bowiem boją się sytuacji jednostkowej związanej z powołaniem do wojska. Dotychczas Rosjanie popierali działania Putina i inwazję na Ukrainę, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I teraz... Teraz z powodu mobilizacji dla większości obywateli Rosji wojna z Ukrainą nie jest już czymś tylko w telewizji czy internecie, ale czymś, co weszło do każdego rosyjskiego domu. Mobilizacja nie dotyczy jednak wysoko postawionych osób, m.in. syna rzecznika Kremla. Sprawa wyszła na jaw podczas prowokacji dziennikarskiej. Zaproszony do wojskowej komendy uzupełnień oświadczył, że jego mobilizacja nie obowiązuje. Jeśli wie pan, że nazywam się Pieskow, to powinien pan zdawać sobie sprawę, na ile jest to nie do końca odpowiednie, bym tam się znajdował. Załatwię to na innym szczeblu. Z Rosji uciekają przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Wielu rezerwistów z małych miejscowości już zgłosiło się do wojska.
Według nieoficjalnych informacji rosyjscy oficerowie i żołnierze rezerwy, którzy nie otrzymali jeszcze wezwania do wojska, mają zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. W ostatnim tygodniu rosyjska Duma przyjęła także przepisy, które wprowadzają karę 10 lat więzienia za dezercję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej znów straszy nasz kraj. Ursula von der Leyen oświadczyła w USA, że Polska nie dostanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jeśli nie zostanie przywrócona niezależność sądownictwa. Szefowa Komisji Europejskiej wzięła udział w debacie na Uniwersytecie Princeton. Po zakończeniu wystąpienia słuchacze mogli zadawać pytania. Głos zabrała dr Katarzyna de Lazari-Radek z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dobrze pamiętam 1989 rok i widzę, jak mój kraj znów popada w katastrofę. Pochodząca z Polski doktor pytała, co Unia Europejska może zrobić, aby pomóc obywatelom, którzy nie lubią swoich polityków. Jestem bardzo wdzięczna, że Unia Europejska nie daje nam pieniędzy, bo mam nadzieję, że to pomoże w przyszłorocznych wyborach. Szefowa Komisji Europejskiej oceniła, że Polska ma problem z praworządnością. Problem, który mamy z polskim rządem, polega na tym, że jesteśmy głęboko przekonani, że nie ma już niezależności sądownictwa. Jest to trudne. Unijna urzędnik przekonywała, że zmiana rządu w Polsce nie jest zadaniem Komisji Europejskiej. Jednak Bruksela musi bronić rządów prawa w Polsce. Dlatego komisja będzie stosowała procedury naruszeniowe oraz blokady środków z Krajowego Planu Odbudowy. Polski rząd nie chce zmienić prawa w sposób, w jaki ustanowiliśmy to w umowie dotyczącej przywrócenia niezawisłości sądownictwa. Dlatego nie możemy wypłacić żadnych pieniędzy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, odnosząc się do niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech, stwierdziła, że jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, to Komisja Europejska ma narzędzia, takie jak w przypadku Polski i Węgier. Przewodnicząca Komisji Europejskiej publicznie przyznała, że jest gotowa używać różnych narzędzi, by wpływać na wewnętrzną sytuację polityczną w krajach Unii Europejskiej, wymieniając Włochy, Polskę i Węgry. To dowód na jawne łamanie zasad Unii Europejskiej, ale nie przez te kraje, a przez Komisję Europejską. Napisała na Twitterze była premier Beata Szydło. Do słów unijnej urzędnik odniósł się też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prawdziwe imię von der Leyen – szantażystka. Nie chodzi jej o praworządność, ale by rządzili ci, których chce Berlin. Dlatego nalegałem, by Mateusz Morawiecki nie zgadzał się na warunkowość Funduszu Odbudowy. To narzędzie do odbierania suwerenności narodom Europy. Przeprosin od przewodniczącej domagają się włoscy politycy. Co to jest zagrożenie? Wstydliwa arogancja. Szanuj wolny, demokratyczny i suwerenny głos narodu włoskiego. Przyjaciele wszystkich, słudzy nikogo. Największe szanse na zwycięstwo w wyborach we Włoszech mają partie prawicowe. Prezydent Andrzej Duda wręczył ordery Orła Białego trzem działaczom i założycielom Komitetu Obrony Robotników. To najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe odebrał m.in. Antoni Macierewicz. 46 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. Jego celem było niesienie pomocy prawnej i finansowej represjonowanym przez komunistyczne władze robotnikom i ich rodzinom. Była to jedna z najważniejszych organizacji opozycyjnych. Stanowiła fundament do powstania Solidarności. Mnie i moim kolegom udało się tak zmienić własne życie, żeby ono było bardziej pożyteczne. To jeden z założycieli i działaczy KOR-u Mirosław Chojecki. Dziś wraz ze swoimi kolegami, którzy zakładali KOR, Antonim Macierewiczem i Piotrem Naimskim, odebrał najstarsze i najważniejsze odznaczenie państwowe, Order Orła Białego. Dziękuję za tamten niezwykły czas, za to, co zrobiliście i co przecierpieliście, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Jestem dumny, że mogę panom te odznaczenia wręczyć w tę 46. rocznicę i mogę przeprosić, że wolna Polska po ponad 30 latach dopiero honoruje panów tym najwyższym
obecnym u nas w tej chwili odznaczeniem. Prezydent dziękował także za ich działalność w wolnej Polsce, za wzmacnianie jej suwerenności i niepodległości, a tym było z pewnością utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej przez ministra Antoniego Macierewicza. Dzisiejszy czas pokazuje, jak niezwykle ważna to była decyzja, wskazywał prezydent. Ogromnie, panie ministrze, za to dziękuję. To jest pana kolejna zasługa, która, wierzę w to głęboko, przechodzi do historii i będzie pamiętana. To odznaczenie przyjmujemy w imieniu tych, którzy walczyli o niepodległość, mówił Antoni Macierewicz. To wartości chrześcijańskie i narodowe były źródłem odwagi, takiej odwagi, jaka dzisiaj jest niezbędna dla prawdy o zbrodni smoleńskiej, dla obrony tej prawdy, która dla Polski jest niesłychanie ważna, bo państwo polskie, które tej prawdy nie będzie mówiło, nigdy nie utrzyma niepodległości. Niepodległość to także bezpieczeństwo energetyczne. Budowie niezależności energetycznej Polski poświęcił się przez ostatnich 30 lat profesor Piotr Naimski. Jego wielkim dziełem jest budowa gazociągu Baltic Pipe. Wielu nie wierzyło w to, że to się w ogóle da zrobić, a jest. Nie tylko, że nas na to stać, ale że jesteśmy w stanie to zrealizować, mimo wszystkich przeciwnych wiatrów. Dziękuję za to z całego serca, to wielki wkład dzisiaj w wolną Polskę. Chodziło o to, by niezależność energetyczna naszego kraju była uzyskana, bo uważałem i coraz więcej osób dookoła uważało, a dzisiaj w zasadzie wszyscy na szczęście, że niepodległości bez energetycznego bezpieczeństwa w kraju nie będzie. To szczególnie ważne w obliczu trwającej na Ukrainie wojny i rosyjskiego szantażu energetycznego. Polska od wielu lat jest przedmiotem działań dezinformacyjnych ze strony Federacji Rosyjskiej, jednak od czasów wojny na Ukrainie działania te znacząco przybrały na sile. Rosja nieustannie prowadzi działania propagandowe wymierzone w Polskę, rozsiewa fałszywe informacje na temat kluczowych sektorów polskiego życia, takich jak gospodarka i energetyka, próbuje manipulować też historią. Trend jest jednoznaczny, informuje pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej minister Stanisław Żaryn. Mamy do czynienia ze wzmożeniem takiej aktywności zarówno przeciwko Polsce, jak i innym krajom NATO. Z tego też powodu polski rząd i Rada Ministrów w sierpniu tego roku przyjęła dokument, który po raz pierwszy konstytuuje pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. We współczesnym i zinformatyzowanym świecie Rosjanie najpierw odpalają fake newsy, dopiero później rakiety. Kreml wie, że podstawą wojny hybrydowej jest zasianie informacyjnego zamętu u przeciwnika, a internet to potężna broń, zauważa politolog profesor Mieczysław Ryba. Można wywoływać niepokoje, można w ogromnej mierze paraliżować państwo. Tutaj Rosjanie wydają ogromne pieniądze i wydawali ogromne pieniądze, ażeby mieć narzędzia do siania destabilizacji. Minister Stanisław Żaryn poinformował, że utworzony zostanie specjalny zespół, który będzie monitorować i rozpoznawać w mediach niebezpieczne manipulacje, fake newsy czy prowokacje wymierzone w Polskę. Chcemy przeciwdziałać takim zagrożeniom. Widzimy, że Federacja Rosyjska wykorzystuje narzędzia informacyjne i przekaz informacyjny do realizowania wrogich nam celów. W dobie wojny i kryzysu gospodarczego rosyjskim hakerom szczególnie zależy na burzeniu wizerunków przywódców państw. W ostatnim czasie ofiarą internetowej manipulacji padł prezydent Andrzej Duda. Rosyjskie trolle podtrzymywały narrację, że zdjęcie, na którym prezydent Duda podaje rękę szefowi rosyjskiej dyplomacji, zrobiono w tym tygodniu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tymczasem obaj politycy uścisnęli sobie dłonie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 4 lata przed wybuchem wojny na Ukrainie. Dezinformację zdementował sam szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Gratuluję odkrywcy zdjęcia z 2018 roku, wywiad pana prezydenta z zeszłego tygodnia. Nie miałem kontaktów ani z Putinem, ani z Ławrowem, nawet wtedy, kiedy siedzieliśmy praktycznie obok siebie na sali. Przywitaliśmy się i tyle. Politolog profesor Mieczysław Ryba komentuje, że publikacja w internecie takich treści ma tylko jeden cel. Chodzi o to, by przestać pomagać Ukrainie. Dlatego rządowy specjalny zespół do spraw monitorowania i identyfikowania informacji w przestrzeni publicznej będzie miał dwa główne cele.
pierwszym będzie szybka reakcja na manipulacje i demaskowanie kłamstwa, a druga edukacja. Po to, żeby polskie społeczeństwo lepiej rozumiało zagrożenia, o których mowa, lepiej widziało te działania, które dotykają kwestii bezpieczeństwa. Jednak najlepszą metodą na to, aby nie dać się oszukać w sieci, jest zwykła ludzka przezorność i nieufność, podpowiada dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dr Jolanta Hajdasz. Chociażby taka metoda prosta, dziennikarska, sprawdzania informacji w dwóch źródłach, trzeba potwierdzić w dwóch miejscach to, co traktujemy jako pewnik, żeby mieć wiedzę, że coś takiego miało miejsce. Eurostat podaje, że w minionym roku w Polsce tylko 14% użytkowników internetu sprawdzało wiarygodność przeczytanych informacji w sieci. W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się prezentacja odzyskanej strzelby myśliwskiej hrabiego Wincentego Krasińskiego. Utracona została ona w czasie II wojny światowej. Kolejna polska strata wojenna wróciła do ojczyzny. To strzelba myśliwska hrabiego Wincentego Krasińskiego. Podarował mu ją Napoleon Bonaparte, mówi wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Odnaleziona została w muzeum w Cleveland. Ta strzelba należała przed wojną do zbrojowni w Muzeum Ordynacji Krasińskich na Okulniku, w tym miejscu bardzo charakterystycznym, no niestety muszę powiedzieć, dla polskich strat wojennych. Eksponat został odnaleziony dzięki działaniom restytucyjnym prowadzonym przez resort kultury. Znaczącą rolę odegrało także FBI. To instytucja ze Stanów Zjednoczonych, z którą nasz kraj współpracuje już od lat, mówi ambasador USA w Polsce Marek Brzeziński. If some historical object of value is stolen, jeżeli jakieś dzieło sztuki, jakiś cenny obiekt zostanie skradziony, FBI poruszy każdy kamień, będzie podążała każdym tropem, zbada każdy dowód, aż znajdziemy to, czego szukamy i zwrócimy prawowitym właścicielom. Fakt, że strzelba wróciła do Polski, to dowód na niebywałą siłę partnerstwa między naszymi krajami, Stanami Zjednoczonymi i Polską. The United States and Poland. Strzelba wzbogaci kolekcję Muzeum Historii Polski. To były informacje dnia z Panem Bogiem.